dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój przykładowy dzień w tygodniu szkolnym, wtedy kiedy mam lekcje, więc zacznijmy. Wstaję o 6 rano i rozpoczynam mój produktywny dzień. Zazwyczaj rano jestem trochę niewyspana, bo kładę się spać około 23, no ale powinnam iść znacznie szybciej spać. Więc najpierw wstaję o godzinie 6 i następnie idę się ubrać, także tutaj już się ubrałam i pokazuję Wam, jak ścielę łóżko, bo to też oczywiście robię. Jestem ubrana, tutaj mam zimne jedzenie przez moją mamę do szkoły i mówię trochę cicho dlatego, aby nie obudzić moich psów. Także tutaj mam jedzenie i teraz sobie przygotuję śniadanie, bo ja nie potrafię wstać bez śniadania. Okej, więc jeśli chodzi o to, co sobie zrobiłam na śniadanie, to były to porówki z serem z mikrofali oraz kanapka z almendą, szponką i łososiem. Ja właśnie lubię takie śniadania, także zrobiłam sobie śniadanie i je zjadłam. Przykucnę sobie tutaj tak, bo jest mi wygodniej. Także jak zjem, to nalewam sobie do butelki filtrowanej z Dafi wodę. Akurat to jest moja nowa, druga, bo poprzednio mi się popsuła. Także kupiłam sobie nową. I myję, czasem mam sobie fryzurę, ale bardzo rzadko. Potem się dopakowuję do plecaka, czyli pakuję jedzenie, jakieś rzeczy, o których mogłabym zapomnieć albo zapomniałam. I potem wychodzę, bo za 10 minut muszę wyjść, bo no nie są rzeczy na autobus. Następnie myję zęby, akurat zęby zazwyczaj myję przy umywalce. Jednak tutaj na potrzeby filmu właśnie zrobiłam takie ujęcie, ale normalnie myję właśnie przy umywalce. Zakładam buty oraz kurtkę, szalik, czapkę i biorę wszystko, co jest mi potrzebne i wychodzę na autobus, którym jadę do mojej szkoły. Teraz wszystko będę nagrywała telefonem, bo stwierdziłam, że nie zabieram kamery. Po drodze idąc, słucham sobie muzyki, jadę do szkoły, jestem w szkole, no i potem już zobaczcie, co robię. Bo... Hej, nie bądźcie na mnie źli, miałam dzisiaj nagrywać filmik, ale coś mi z tego nagrywania nie wyszło. Miałam wam pokazać, jak wygląda mój przykładowy dzień w roku szkolnym, a trochę tego nie zrobiłam, ale po szkole poszłam na miasto. Bo czekałam na autobus, także marnowałam swój czas. Byłam w Empiku, zakupiłam sobie ze sobą szkicowania jakieś ołówki oraz szkicownik, także będę się uczyła rysować, bo już rysuję i na razie mi się to bardzo podoba. I co jeszcze robiłam po szkole? Potem jechałam autobusem do domu, z autobusu przyszłam do domu, zrobiłam jedzenie. Teraz przysiądę szybko do lekcji, bo lekcje są ważne, nawet nie wiem, jak mam tego lekcję. Nic nie mam zadane na jutro. Także wyciągam luzik tej. Kurde, nie! Luzik tej. Not today. I uwaga! Wszystkie emocje zadane. 3, 2, 1 i... Jest! Mam zadane! To samo nie trafiłam. O nie, nie widzicie mnie, muszę jakoś to rozkminić. Hej, chciałam wam teraz pokazać, co dostałam na święta i nie chcę się tutaj tym chwalić, po prostu stwierdziłam, że chcę wam pokazać, abyście mieli jakąś inspirację. Także przejdźmy już do tego. Uwaga, w ogóle dostałam strasznie dużo rzeczy z Shonem. Pierwszą rzeczą, jaką dostałam, jest to poduszka z Shonem Mendesem. Jak wiecie, to jest Shon, to mój ulubiony piosenkarz.
Także dostałam właśnie poduszkę z nim i no dalej dostałam dwie piżamy. Pierwsza to jest piżama z chyba Sinseya, tak mi się uznaje. Jest ona ze Snoopy i ja bardzo lubię Snoopy'ego, tak, bo już, że Snoopy zawsze to jest już moja druga piżama ze Snoopy. I dalej dostałam coś z Merchushona z H&M-u. Jest to, uwaga, jest to czapka. Czapka z Merchushona z H&M-u. Pomyślałam, jaką dostałam z Merchushona, jest bluza. Bluzy nie wiem, czy aż tak często będę nosiła, dlatego że wiecie, ona się szybciej zniszczy, spierze, ale dostałam bluzę z Merchushona. Jest piękna. Jest to czarna bluza. Z tyłu oczywiście mam wypisane wszystkie miasta, w których miał koncerty poza Azją, bo wtedy jeszcze pewnie jak robił tą bluzę, tworzył, no to nie było jeszcze dodanego turu na Azję. Wybaczcie mi, ale teraz będę w tej czapce. Także dostałam kolejną piżamę, w której dzisiaj już spałam. Jest to długa piżama, w sensie, że ma długie spodnie i długą bluzkę. I z tego co widzę, jest ona z Reserva Aleklitsa, bo ja jeszcze kupuję w Klitsie. Także zwykła, jak to się mówi, pudrowy róż. Może trochę tutaj aparat przypomuje, ale to jest taki pudrowy róż. No i do tego są zwykłe, zwyczajne, szare spodenki, więc piżamy jak najbardziej na plus. Jest to papier toaletowy w kaktusy. Nie spodziewałam się tego w ogóle, ale dziękuję za to, że będę go używała na specjalne okazje, czyli nie wiem kiedy, ale na specjalne okazje. Dostałam coś, co jest związane z moim ulubionym serialem, czyli z Riverdale. Dostałam kolczyki związane z Riverdale. Wyglądają one w ten sposób. Nie wiem, czy je będę nosiła, ale dziękuję za to. Tutaj są tak. Przede wszystkim mamy kolczyki, które są w stylu Cheryl, czyli wiecie, wiśnie, czereśnie, czy jak to się tam mówi. Te kolczyki i kulki powiedziałabym, że są w stylu Betty. Ta korona w stylu Jackheada. Szenki, no to wiadomo, że wszyscy. A właśnie te koszulki to powiedziałabym, że w stylu Archie'ego i Reggie'ego. Czego się tam czyta. W każdym układzie dziękuję za kolczyki. Jakiś zwykły portfel. Ja akurat takiego stylu portfeli no nie do końca lubię, ale dziękuję za portfel, mam nadzieję, że mi się przyda. I ostatnią rzeczą, jaką dostałam, bo jeszcze dostałam kasę. Ostatnią rzeczą, jaką dostałam, uwaga, pokazywałam wam już przed chwilą poduszkę, to teraz wam pokażę kubek. Taki sam kubek jak poduszka. Dziękuję za kubek, taki sam jak poduszka. I dlatego jeszcze było, nie wiem, czy to jest magnes, ale było, no to nie jest przypinka, bo nie ma tego z tyłu. Jest napisane Mendes, Army Mendes, także dziękuję i dostałam strasznie dużo rzeczy związanych z Seanem i bardzo dziękuję, bo jak wiecie, Sean jest moim ulubionym piosenkarzem, a de facto jeszcze nie byłam na jego koncercie.